Musimy szukać porozumienia z rzeczywistością, która jest tu i teraz. Andrzej Wajda znalazł dialog ze światem w kinematografii. W tych poszukiwaniach towarzyszył mu Tomasz Śródkowski, który w 1970 roku fotografował mistrza polskiego kina w czasie pracy nad filmem Brzezina. Po blisko 50 latach olsztyński artysta zaprezentował zdjęcia szerszej publiczności 21 stycznia w restauracji u artystów. Pojechałem na ten plan, Wajda się zjawił, porozmawialiśmy, powiedziałem, że chcę go fotografować, on się zgodził. Jak się potem okazało, dość się tym przejął, nie wiem dlaczego, nie byłem jakimś tam wielkim fotografikiem, ale tak się przejął, że nawet pozwalał mi podchodzić tak na metr do siebie, a miałem aparat bez teleobiektywu, zresztą bardzo dobry. I no, znieruchomiał na moment. Tu niektóre zdjęcia to są takie zatrzymane. Widać on w tej pozie, jakby chciał być. Bardzo mnie cieszy, że 50 lat temu on na tym planie był, jako 20-letni chłopak, czy tam dokładnie 21 lat miał, kiedy jeszcze miał marzenia, jeszcze nie wiedział, gdzie się znajdzie. Jeszcze nie wiedział, że potem będzie bardzo znanym wydawcą i redaktorem olsztyńskim i że ten film jako miłość jego życia też zostanie. Z fotografii Tomasza Śródkowskiego spoglądają także odtwórcy głównych ról Daniel Olbrychski, Emilia Krakowska, Olgierd Łukaszewicz czy Jerzy Obłamski. Dla początkującego filmowca obserwacja i uwiecznianie na zdjęciach współpracy Wajdy z aktorami były niezwykłym doświadczeniem. Czasem przyjeżdżali na plan i nie widzieli, co grają. I Wajda wchodził w sekundę, odbywali rozmowy, wypalili 3 papierosy, za chwilę szła kamera i już było wszystko gotowe. To jest jakby taka zmowa artystów. Z tego filmu to wychodzi, nie ze wszystkich, ale to właśnie trzeba być takim kreacyjnym mistrzem jak Wajda. Jedną z największych inspiracji Andrzeja Wajdy było malarstwo. W dorobku reżysera można znaleźć filmy, w których poszczególne sceny jednoznacznie nawiązują do dzieł mistrzów. Nie inaczej było w przypadku Brzeziny. Wajda, chcąc wprowadzić aktorów w świat wykreowany przez Jarosława Iwaszkiewicza, którego opowiadanie było literackim pierwowzorem filmu, zrobił coś naprawdę wyjątkowego. Wypożyczył Muzeum Narodowym obraz Malczyńskiego, ten słynny obraz z tą śmiercią. Przywiózł ją do tej leśniczówki. On wisiał ten oryginał i był strażnik, który go pilnował, no bo to bardzo cenne dzieło. I oni co jakiś czas chodzili i tam patrzyli w ten obraz i widać, że szukali jakiegoś natchnienia, jak wypowiedzieć te kwestie, jak się zachować. Wernisażowi towarzyszyła projekcja filmu dokumentalnego Janusza Ulatowskiego Wajda w szkole Wajdy, będący zapisem spotkania reżysera ze studentami warszawskiej uczelni.